Siemanko przyjaciele, witajcie w kolejnym odcinku z Niepełnosprytnych. Dzisiaj jestem oczywiście na serwerze i zaraz wam coś wspaniałego pokażę. Patrzcie, zrobiliśmy ostatnio na live'ie taką piękną stajnię. W tej stajni oczywiście są już nasze zwierzęta, czyli Kenny i Szpix. No i jeszcze jakieś świnie. Przywitajcie się, moje zwierzaczki. No. Właścicielu, czemu tak późno przychodzi? No bo... Może jakąś pszenicę byś przyniósł. No właśnie. Bo tutaj mam Szpiksu wiecznie głodny. Tak prawie. Chyba nam świnie uciekają. No i mnie zgasili, no dobra, już nie wiem co dalej powiedzieć. Ej, bo świnia nam ucieka. Aha, bo czekajcie, pozamykamy wszystkie te zagrody. Dobra, ja już wam tutaj wszystko szybko pokazuję. Bo jeśli nie byliście na ostatnim live'ie, czego bardzo żałujcie, ponieważ live był bardzo fajny. Była domowa, piękna atmosfera, były kluski śląskie i tak dalej. W każdym razie, mamy tutaj trzy świneczki. Tutaj mamy, nie ma, ej, uciekły. Oj, tu jest jedna świnia. No. Ja się nie da pomóc. Ej, a ja miałem tego, ja miałem smycz. Mam smycz, aha. Przecież ja je mogę na smyczy wziąć. Ono już uciekło. Masz tutaj. Super, dobra, nieważne, to się jem rozumnoży. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale nasze świnki były tutaj. To wiecie oczywiście z odcinka u kocyka, który jest w którymś z tych dwóch rogów. Nie pamiętam nigdy, który to jest, więc wybierzcie sobie róg. Tu się otwiera karta i wlatuje odcinek kocyka. Tam są świnki, tak? Świnki były tylko cykl, tak. No. Tak. Idziemy, czekajcie, czym się rozmnaża świnie? Marchewkami. Zgadnijmy, czy mamy marchewki? Oczywiście, nie. Że nie. Aż przeniosą się nie da? Ale najpierw umarliśmy z nimi, później te kropy zostawiliśmy i tak wyszło. Ej, ale w sumie moglibyśmy wrócić do tamtej wioski, to chyba nie jest aż tak daleko. No. To zostawię tą biedną świnię na tym pagórku. Ona tak stoi. Czekaj, to ja po nią pójdę. I no, mam smycza, nie? Więc biorę ją już. Ma ktoś z was zwykłe drewno, może? Nie, ale możesz iść nazbierać. Tego nie słyszeliście? Słyszeliśmy. Nieprawda. Tu dziewczyny do Kanego piszą, bo jak widzimy, chłopak ma branie. Tylko jak ja teraz mam z tą świnią zejść? To przepraszam. Ile mi dałeś? Mi się nie zabiła tutaj. Kapiernicze, dobra. Ej, wiem co zrobię, ja ją tutaj ładnie podkopę i ona będzie tak schodziła. Ej, ale mam dobry pomysł. Ej, nie, no dobra. Tylko żebyś mi się nie zabiła, świnio! Dobra, idź, chodź. Drzewa tutaj się postawiły same, mam rozumieć. Które? Które? A to ja posadziłem. To na lewie chyba nam, no. Tak. Zetnij i od razu posadź. Dobra, mamy świnkę. Jestem za. Chodź. Bo nie mam co robić. Tutaj. Pomóc. Chodź tu, świnio. Zapraszam. Pani świnio. I szczerze, to jest piąty odcinek, a my dalej Tripicatora nie ustawiliśmy. No. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Tak, musisz wszystko zradzić, no. O, jest. Mam świnie. Marteczka dobra. Też. Szybko. No nie uciekaj. O, dobra. Dałem radę. Jakie on ma przygody, nie? On się tam świetnie bawi bez nas. A my mamy fascynującą serię, kurde, zbierania drewna. Ale generalnie, no. Pytają. Gdzie ptaki? Tu są ptaki. Aha, tu są ptaki. Dobra, ja to zbiorę, no. Bo to mi jest niepotrzebne zupełnie jest. Ale powiedz szczerze, no ten budynek, no może na stajnie nie wygląda, ale jest ładny, nie? Jest ładny. No jest ładny. No. Też mi się podoba. Jest nice. Kozacki jest. Nie no, ale naprawdę, jest taki, no niczemu sobie. W każdym razie. No jest okej, okay, bo dzisiaj, no. Wyglądało. Nasza taka wioska, powiedzmy. No. Bo ty jeszcze tutaj powstanie więcej budyneczków, może jakąś farmę się zrobi, jakieś te gesty. A ty przypadkiem nie chciałeś dokończyć tego tam budynku jeszcze? A, bo on jest nieskończony. No nieważne. Ale nie mamy surowców. Znaczy nie mamy, dobra, do jakieś tu drewno mam. Dobrze, że mi przypomniałeś, bo zapomniałem. Ja mam tego w cholercie, także. Bo tu jest taki, może jak na stajnie nietypowy design, ale liczy się skuteczność i działanie, a nie wygląd i skakanie. Masz trochę dębowego? Bo ja mam dwa. Proszę. Mam dwa, ale dwa w sumie wystarczy. Dobra, dzięki. Dobra, teraz ja to wezmę. To idę dalej ścinać w sumie. I schodki gdzieś miałem, ale ktoś mi je zahachmęcił. Dobra. Zahachmęcił. I w ogóle nie ma dzisiaj z nami kocyka, bo... Nie żyje. Bo tego nie żyje. Zajmijmy się już naszym domem, czyli stajnią. Znaczy waszym. Dzięki, stary. No, kontynuując, to tutaj jest piękny design architektury
Bo w stajni generalnie mieszkają konie, tak? My koni nie mamy, mamy świnie i lisa. Nie wiem, czy lisy mogą mieszkać w stajni, ale ten lis jest oswojonym lisem i on w stajni mieszkać będzie. Ja przepraszam, ale ja mam tylko piżamkę i jestem normalnym człowiekiem, nikt tego nie szanuje, ja to nawet mówiłem we wjeździe na chatę, także ja sobie nie życzę mówienia o mnie. Tego jeszcze nasi naukowcy nie zbadali, musimy cię na razie, wiesz... Dokładnie. Oddać właśnie w odpowiednie ręce i dopiero po jak to się mówi, po weryfikacji dopiero będziesz mógł ewentualnie dostać obywatelstwo człowiecze, czy jakoś tak się to tam nazywa. Ja się nie znam, ja nie jestem żadnym fizjoterapeutą, lekarzem ani niczym takim. Ej, zamknięty jestem. Co mam lekarz do tego? Nie wiem, to wszystko jest powiązane jakimś tam czymś tam. Tam powinno. Wcale nie spadł na świnie gravel. A tu był. Nie. Aha, czyli nie mamy kolejnej świni. Nie no, super! Nie, musimy iść po te marchewki, wiecie, bo to jest masakra. Czy nie dzisiaj, bo to już nie ma sensu. A jeszcze jest możliwość, żeby marchewkę z tego ze zombiaka wypadła, nie? No, tutaj mamy... nie, to ziemniak. A ziemniak. Mamy 4 świnki, to na razie wystarczy. Byleby nie była jedna. Jak zostanie jedna, to jest masakra. Czupaj tego skobla. Kobla. Tutaj jeszcze furtek trzeba porobić. I macie dirt, tak? Macie ja mam żelazo, stary. Trzymaj tutaj dirta? 3. Dirta nie mam. Dirt nam jest potrzebny. Jaki to jest... Zabrał tyganie. Ci. Kubaniec. Ej, dajcie mi... No i teraz ty mi zabrałeś. Ja, czekaj, ja? A, trzymaj tutaj. Stary. No! Rzucę mu, bo ja myślałem, że on w craftingu z nich chciałem tak dobry uczynek zrobić. Wy już mnie o złodziejstwo oskarżać, ja nie mogę. No, w końcu jesteś rudy, tak? Żebyś się zaraz nie był krwisty. Ej, Kenny, ja cię o coś pytałem 3 razy już. Szpiksu, nie fikaj do niego, bo nie podskoczysz do niego, więc wiesz, za mały jesteś. Hech. Patrz, ja mam głowę, a nie, tu nie mam głowy, dobra, nie A co ty chciałeś ode mnie, Szpiksu? Dirta? No pytam się o Dirta. Nie mam Dirta. A ty Kasza? No nie mam właśnie, jest największy problem do Dirt jest u nas niestety. Jest ty, potrzebny? To bieda, bo my tu mamy Stone'a zamiast Dirta, ja to chciałem tak ładnie naprawić, a Dirta no, nie mam. Bo one muszą coś żryć, te całe, jak one się nazywają, świnie. Ej, Szpiksu, chodź tu do mnie. Jesteśmy tak biedni, że nawet szałasu z drabinkami sobie zrobić nie możemy. Ej, to zaczyna wyglądać, tutaj ci powiem, Kenny. No, Szpiksu. No. A tutaj będą takie małe zagrody? Jak ty jesteś cyganem, mam dla ciebie żarcie, żwir. Mam dla ciebie prezent, jako że masz najmniej zabój, znaczy zginięć. Cicho. Ale czemu... Ale musiałeś mnie załatwiać, To ja chyba wychodzę z serwera, bo zaraz mnie zabiją. Tam jeszcze itemy, no. Ale mi się wydaje, że to jest po prostu okaz piękności. To jest coś pięknego dosłownie. A bo słuchaj, dobra, nie potrzebuję. Dobra, idę ci przynieść, bo tutaj będziesz jęczał. Ile tego? Spokój, bo ja tutaj matematykę robię. O. Hit. Nie mało, bo chcę się tego grawelu. Okej. No ty sobie tutaj rób stajnie, swój do swojego, a my idziemy coś pożytecznego robić. Dzięki. Dzięki chłopaki, jest strasznie miło mi z tego powodu. Dobra, co robimy, bo wszystko już jest ogarnięte. Ja wam w ogóle nie wiem, na czym skończyliśmy ostatnio na odcinku, co było, to ja wam pokażę, bo tu są schodki, tu są piękne schody. Doskonale można po nich schodzić jak normalnie po slalomie, bo to są tak piękne, kręte schody. Tutaj dalej będziemy robić nie wiem co. Bo tu będzie taki, tu są takie, nie wiem czy zauważyliście, to już było dawno temu, to już było od drugiego odcinka, czy od trzeciego, że zrobiliśmy takie piękne tutaj te, jak to się nazywa, balkony, czy jak to się takie, no coś. I to będzie prowadziło dalej, tylko dalej nie ma żadnych budowli, więc na razie to nigdzie nie prowadzi. Zrobiliśmy stajnie, czyli zaczęliśmy od końca. Tak. Tak. Wysięgłem. Jak ci idzie? Tak. No, idzie mi wyśmienicie. To może ja ci pomogę. Ej, w sumie mamy tu trochę dirta na podłodze. Kopać na górze. No tutaj, nie, już nie potrzebujemy dirta. Chociaż nie, tu jeszcze jest takie stonowe. Jezu, ja rozwalę ten płytek, bo się wścieknę. A co ty tu robisz? Aha, tak. To ja ci pomogę, bo tak w sumie to sam robisz tylko ty. No ja czekam na drewno w sumie. A ty nie masz? Kopiej. No mam, ale nie chce mi się robić. Znaczy już mam.
Ja pierniczę. Jeszcze to jest najwięcej kopania. No i patrz, no i znowu ten żwir, patrz. No to ja sobie zacznę z tej strony, piękne kulturalnie sobie zrobię. Ogólnie dzisiaj taki odcinek taki bardzo fajny, taki budowniczy, ja lubię budować. Wszyscy lubimy budować, nie wszyscy umiemy budować. Ja na przykład nie umiem. Ej, tylko tutaj te zagrody, te dwie to są takie małe, mają być takie te? Tu? Nie, to kiedyś się poszerzy. No, na razie to nawet zwierząt nie mamy. No w sumie. No. Ale nie, chodź tu z Twixu na chwilę. No. Chodź tu. No, 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 no. Dostanę skierki za darmo? Już mamy. Brawo. Tak. Już mamy, no. Tylko nie wychodź. O 14 no, jest karmienie. Dobra? Aha, koryto ci tu jakieś trzeba zrobić. I zakopał się. Jak świnio. O Boże, Krzysztof Gąciel. Jak świnio. Jakby to rozwiązać? Ups, nie tak. Weź, bo cię jeszcze okay. Greenpeace czy coś zgłosić. Dostęp do powietrza zwierząt. Ma, więc nie ma tutaj ochrona praw zwierząt, jeśli się zgłosi, ma dostęp do powietrza, tak? Karmienie jest, co prawda od góry, więc jak chce się najeść, to... Ej, on zniknął. Aha, on się wykopał! Może zamiast, kurde, go zamykać, to trzeba było mu zabrać itemy i wtedy go zamknąć. Jest tu. Karmienie będziesz dostawał przez dziurkę, więc jak chcesz coś zjeść, to otwórz buzię i patrz w górę! To my idziemy do jaskini! Cześć! Cześć! Tak naprawdę to wam powiem, że cel dzisiejszego odcinka został wykonany, bo ja tak mówiłem, że pójdę do jaskini, a tak naprawdę to chciałem go schować w zagrodzie. Chcieliśmy mu po prostu z Kenem udowodnić, znaczy ja chciałem głównie udowodnić, Ken jeszcze o tym nie wiedział, że on tak naprawdę jest tym lisem, tylko on się do tego nie chce przyznać. Ale no, musimy wstępne badanie porobić, to się okaże, musimy jakoś lekarza wynająć, więc to jeszcze wszystko, co? Ja mam teorię szmiksową, słuchaj. On... jest lisem, ale ma maskę człowieka, dlatego mówi, że o, niby strój, niby coś, a on ma maskę człowieka na głowie. Ej, a on ma jeszcze, no. Tak to jest, on, bo to jest lis, on jest człowiek. No on jest lisem z twarzą człowieka. Nie, dobra, koniec. Najważniejsze to, że jest zamknięty, ma dostęp do powietrza, jest nakarmiony, także zapraszam was na grupę na Facebooku Niepełnosprytnych, tam macie dołączyć, jest ponad 100 członków. Tak jest, ale może być jeszcze więcej, także dołączajcie, wpadnijcie na Snapchata oraz na fanpage'a, trzymajcie się, pożegnajcie i cześć. Cześć.